Dawno, dawno temu, a może nawet wczoraj, przy czwartej fali wspomnień. A oto bajka zaczyna się tak. Jako dzieci nie znali życia. Żyli tak, jak kazały im inne osoby i to one dokonywały za nich wyboru. Potem dorastali z wiedzą szkolną, ale bez wiedzy o stworzeniu. Jako dorośli chodzili po omacku, widząc naturę, ale jej nie czując. Potem już nawet nie widząc. Zamknięci między blokowiskami, w ścianach pełnych pustki, tylko praca, dom, praca, posiłek, sen, praca. Nagle przełom, budzą się, leżąc w lesie, otoczeni przez życie, pośród drzew, ptaków i robaczków schowanych w trawie. Nie znają tego miejsca, bo przez całe życie nie mieli okazji zbliżyć się do natury. W otaczającym ich świecie nie sądzili, że to potrzebne, nie sądzili, że coś, co jest za darmo, może być takie przyjemne? Idąc tym tropem w pogoni tego, co cyfrowe i na czasie, po prostu nie znaleźli na to czasu. Czują strach. Strach przed nieznanym. Strach podjęcia każdego kolejnego kroku. Strach przed porażką, ale też chęć poznawania prawdy. Czują, że to dobre i potrzebne, dlatego delikatnie muskają to, co ich otacza. Wciąż jednak odczuwają niepokój, dotykając palcami tej struktury, chyba mchu, trawy. Idą więc przed siebie, pełni nadziei na to, co nadejdzie. Idą więc przed siebie. Z zamkniętymi oczami, odkąd się obudzili, ich wzrok się wyłączył, jakby świat mówił do nich: połącz się z każdym zmysłem, żyłeś patrząc i nie widziałeś. Teraz jednak patrzą na świat swoimi nowymi, wewnętrznymi oczami. Są zatem zmuszeni uczyć się od nowa i aktualizować to, co dotychczas sądzili, że znali. Co to było? I nagle strach. Czegoś dotknęli czegoś żywego. Ale czego się boję? Nie czuję strachu, lecz ciekawość. I choć umysł się boi, czuję, że tyle pytań się nasuwa, ale przyjemne. Nie znam tej struktury, ale zaraz. Czy to nie drzewo? Tak, to kora. Poczułem jej piękno. Wtulam się w nie delikatnie, obejmując je całym sobą i przepełnia mnie spokój, którego tak długo nie było. A może był, lecz nie potrafiłem go dostrzec? Pilnuję tego lasu, odkąd pamiętam. To mój dom. Zawsze tu byłam. I miałam jedno zadanie. Nie dać go zniszczyć. Jeśli jest to możliwe, to wlewać w otwarte serca prawdę. Dziś ujrzałam zza drzewa nowe istoty. Zagubione, ślepe i przestraszone. Moją misją jest przeprowadzić ich przez proces. Ale zanim to na razie się poprzyglądam. Chcę ich poznać i przekonać się, czy mogę im zaufać i powierzyć mądrość lasu. Tak, są zagubieni, ale też pełni chęci rozwoju. To będzie piękna przygoda. Moje zamknięte oczy dostrzegają światło i nagle znów mogę widzieć. I tak też opadła pierwsza kurtyna, w momencie gdy wrócili tam, skąd pochodzą, do natury. W niej zawsze możemy odnaleźć to, czego nam zabraknie, gdy ulegniemy manipulacji świata pełnego ludzkiego ego. Natury nie zmanipulujesz i zawsze odnajdziesz w niej spokój, miłość oraz mapę tego, jak działa moc, która tworzy i łączy ze sobą wszystko. Jak cudownie było wrócić z powrotem w objęcia natury. Zapomniałem już, jakie to ważne. Ciekawe, o czym jeszcze zapomniałem. A co to za dźwięk? Skąd on dobiega? Przed nimi jeszcze długa podróż. Zbliża się wiele wydarzeń, do których muszę ich przygotować. Dosyć szybko zrozumieli, jak ważne jest połączenie z naturą.
Teraz powinno mi być łatwiej złapać ich uwagę i przy odrobinie zaangażowania z ich strony zrozumieją moje znaki. Bohaterowie odkrywają miejsca, w których czują się bezpiecznie, jednak nie wiedzą, co jeszcze tak naprawdę się dzieje. Mając do dyspozycji swoje ciała, muszą nauczyć się z nich korzystać. Widzą i czują już więcej, ale to wciąż zaledwie połowa ich możliwości. Może już słyszeliście, że nasze umysły to jedyne, co blokuje nas przed tym, czego pragniemy? Dawid i Julia mają teraz ten sam problem. Muszą zmierzyć się ze swoimi lękami, stać się bardziej wrażliwymi na sygnały wiodące ze świata. Te subtelne sygnały, które coraz ciężej dostrzec przy ogromnej ilości bodźców, jakie dostajemy każdego dnia, włączając komputer lub słuchając wiadomości w radiu. Tylko stając się bardziej wrażliwym, będą w stanie słyszeć rytm swojego serca, a żyjąc w zgodzie z tym rytmem, uwolnią w końcu resztę swoich zmysłów i zauważą, że nie są sami. Raz za razem zauważają, że ktoś próbuje im coś przekazać, a może znaleźć. Znaleźć to, co od zawsze do nich należało. Ich przeznaczenie. No tego to ja szukałem. Ale jak się na tym grało? Pararam, pa pa pam pa pam 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 pam. W końcu dostrzegają, że ta bariera nie do przejścia, której nie było widać oczami, nie jest nie do przejścia. Kluczem do jej przejścia była chwila uwagi. Tą chwilę uwagi wykorzystała nasza nimfa i zdejmując blokady z ich oczu, zamierzała pokazać im prawdziwe wyzwanie, przed którym lada chwila będzie musiał stanąć cały świat. Aha. Miło cię widzieć. Kim jesteś? No, chodźcie wreszcie. No pięknie. Wędrując chwilę razem, nimfa starała się przedstawić problemy, z jakimi od dłuższego czasu spotyka się Ziemia. Ignorancja i samolubność ludzi oraz choroba, na którą teraz tak często umierają, a która spowodowana jest ślepotą ludzi, jeszcze bardziej dzieli ich między sobą i sprawia, że są podatni na manipulacje. Kładąc ręce na ich głowach, pokazała im, jak bardzo ich gatunek i sposób, w jaki się rozwija, sprzyja zaśmieceniu nie tylko środowiska, ale też ich ciało. A zaśmiecone ciała nie są w stanie kreatywnie myśleć, opierać się kolejnym pokusom i manipulacjom, na czym cierpimy wszyscy. Razem z uwolnieniem swoich zmysłów przyszedł w końcu czas na odpoczynek i radość z życia, odnalezienie swoich pasji, talentów oraz współpracy z innymi. Minds and unnecessary rules, I'm aware of what they Kiedy byłem jeszcze mały, obawiałem życia się, tak jak tygrysek, który cały ze strachu przed burzą trzęsie się. Oczy swe miałem pozamykane, poza las nie wychodziłem, nie. Na brzeg lasu wychodziłem czasem spojrzeć, czy coś na lepsze zmieni się. Jest noc, ja śpię nieruchomy, jeden ze zmysłów obudził mnie. Słyszę huk moimi uszami, oczami widzę postać we mgle. Uwolnij oczy, napełnij uszy dźwiękiem światła, kolorem muzyki. Świat jest piękny, chociaż nie musi. Jaki będzie
pokaż mi sposób, jak o swoje będziesz się bił. Przyjaciel mój pokazał mi błędy, ściągnęliśmy zasłony ze zmysłu. Z oczami otwartymi widziałem więcej, kolory dźwięków i setki pomysłów. Spytałem mojego przyjaciela, jak zdać życia test. Szukaj sposobów na ludzi cierpienia, to kluczem do życia jest. Uwolnij oczy, napełnij uszy dźwiękiem światła, kolorem muzyki. Świat jest piękny, chociaż nie musi. Jaki będzie, wybierasz sam. Nie w stanie wyprostowany, weź pełne płuca w opieca, dodadzą ci sił. Dotknij zapachu włosów, pokaż mi sposób, jak o swoje będziesz się bił. Uwolnij oczy, napełnij. Pokaż mi sposób, jak o swoje będziesz się bił.